Dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie. Witajcie. Piotr Sobaczyński. Wojtek Kurzewski. A jesteście na kanale Amber is Awesome. Dzisiaj po raz kolejny będziemy odpowiadać na wasze pytania, które przysłał nam tym razem pan Patryk. Bardzo dziękujemy. Tym razem będą to pytania o trochę inny rodzaj połowów, dlatego postanowiliśmy stworzyć odcinek tylko na ten temat. Będziemy opowiadać o połowach dosyć nietypowych, bo niezwiązanych z pogodą. Najczęściej niezwiązane z pogodą. Tak, to znaczy niepotrzebne są do tego ani sztormy, ani wiatry, bo będziemy mówić o tym, jak wygląda sytuacja w przypadku owienia przy refulacjach. Przy pogłębianiu. No więc właśnie może zacznijmy od tego, bo pan Patryk pyta wprost, jak wygląda połów przy refulacjach plaż? Tak. Zacznijmy od tego, co to jest refulacja, bo to nie wszyscy, ponieważ myślę, że nasz program jest skierowany do amatorów, osób zaczynających swoją przygodę z połowem bursztynu, no to nie wszyscy muszą kojarzyć ten termin i wiedzieć, co to znaczy. Czym jest refulacja tak naprawdę? Wyobraźcie sobie Państwo odkurzacz. Odkurzacz, który ciągnie wodę i piasek, materiał, rumowisko skalne. Odkurzacz morski. Odkurzacz morski, duży. Są mniejsze i większe odkurzacze morskie, prawda? Do czego one służą? One służą do generalnie pogłębiania, przerzucania materiału rumowiska skalnego z jednego miejsca na drugie, budowania plaż, odbudowy plaż, drążenia kanałów, torów wodnych i tak dalej, i tak dalej. Przekopywania przekopów. Przekopywania przekopów, prawda? Namierzeni i nie tylko. Nie tylko. Dość, że tych refulerów, firm, które posiadają refulery, jest wiele. Na polskim wybrzeżu nie pracują zawsze polskie refulery. Czasami obce zależy, bo te sprawy podlegają przetargom. Są jakieś działania i Urząd Morski najczęściej jest tym zleceniodawcą, ogłasza przetargi na tego typu roboty. I różne firmy stają, mają różny sprzęt. Różnie to wygląda. Dla nas jest najważniejsze to, przy połowie bursztynu, że wraz z przerzucaniem tego materiału, pogłębianiem jakiegoś toru wodnego, wejścia do portu, na całym polskim wybrzeżu, w zasadzie na całym polskim wybrzeżu, występuje bursztyn. I w tych miejscach zalega świeżo naniesiony bursztyn, czy warstwy wcześniej naniesionych warstw margla bursztynowego i bursztynu, i to się wydobywa. Największą legendą o wydobyciu ogromnych ilości bursztynu z refulery to była budowa portu północnego. Skala zjawiska była ogromna. Następnie poprawki, gdy port północny zmieniał charakter z portu typowo węglowego, masowego na port kontenerowy. Zmieniała się głębokość obrotnicy. W tej obrotnicy wcześniej znaleziono właśnie bardzo bogate złoże bursztynu. W tym miejscu, gdzie tą obrotnicę budowano. Gdzie tą obrotnicę budowano. To jest miejsce, gdzie obraca się statki, prawda? Ten materiał częściowo kiedyś był wyrzucany na brzeg, potem w morze, potem starano się go odzyskać w jakiś sposób. W każdym razie refulacja portu północnego ma swoją historię. Ci ludzie, którzy w latach 70. łowili bursztyn przy rurach refulera, niektórzy łowią do dzisiaj przy refulerze. Właśnie, może zacznijmy od tego, powiedzmy technicznie dla tych, którzy nie mają świadomości, co to jest refuler, jak wygląda, jak ten połów wygląda. Z jednej strony mamy odkurzacz, o którym wspominałeś, Piotrze, tak. Gdzieś w morzu, czyli statek z rurą zaciągający z dna piasek, rumorz z bursztynem, tak, wszystko co tam zalega. Z drugiej strony czasami te refulery, czyli czasami ten statek jest połączony rurociągiem bezpośrednio z wybrzeżem, gdzie się wywala ten materiał, a czasami jest to składowane na statku, tak? Tak, na barce gdzieś tam, prawda, jakiś postawiony. I potem przez podpłynięcie do końcówki takiego rurociągu się tą barkę opróżnia z tego materiału. I łowi się tak naprawdę przy końcu tej rury, końcu tego rurociągu. Tak? Tam się ludzie gromadzą, gdzie ten materiał jest na plażę wyrzucany. No tak, tak wygląda idea łowienia przy refulerze. Mhm. Są ludzie, którzy krążą za tymi refulerami po całym wybrzeżu. No znam takich, którzy zaczęli w latach 70. w czasie budowy portu północnego i widzę tych samych ludzi dzisiaj przy przekopie na przykład. No tak. Ale też poruszają się gdzieś po polskim wybrzeżu, prawda? Tych samych ludzi spotykałem i w Łebie, no i w innych miejscach, prawda?
i we Władysławowie tych samych ludzi. Czyli ten sport, bym powiedział, tak naprawdę uprawia jakieś takie hermetyczne środowisko ludzi, którzy to robią od lat. Bardzo ciekawe, że to nie są tylko ludzie z wybrzeża, że są to przyjezdni. Na przykład wśród nich jest warszawiak, który jest jubilerem w ogóle, prawda? I ja mogę przypuszczać tylko, że oni mają jakieś informacje, prawda, gdzie ten refuler i gdzie zjawi się na polskim wybrzeżu. Generalnie jest w internecie jakaś strona, która pokazuje, gdzie, może nie wszystkie, ale niektóre z tych refulerów, które są, należą do polskich, nie wiem, czy mogę użyć takiego słowa, armatorów, bo to są w końcu statki. No tak. No to gdzieś są informacje w sieci do odnalezienia na ten temat, gdzie dany refuler się zamierza poruszać. Nie każdy z tych refulerów, tylko chyba ten największy, nie wiem, Łętowski jest jeden z takich najpopularniejszych poszukiwanych, za nim bardzo dużo osób jeździ. Tak? Bo całkiem możliwe, ja tego nie śledzę, prawda? No ja również, ale wiem, że taka strona istnieje. Że jeszcze raz, moje kontakty z tymi są, raczej należą do przypadkowych, prawda? Owszem, łowiłem przy refulerze, próbowałem tej zabawy, ale no, są specjaliści po prostu, którzy to robią. Sprawia to poniekąd ogromną frajdę. Jak sypnie. No. Bo nie zawsze sypie. No to właśnie. Zacznijmy od tego, czy wolno, czy nie wolno. No to do tego jakby jest, prowadzi drugie pytanie. Bo to jak wygląda połów przy refulacjach, no to mniej więcej powiedzieliśmy, czyli staje się tak naprawdę na końcu tej rury. Z kaszerami różnego rodzaju, niektórzy używają telewizorów i podchodzą bliżej. Niektórzy używają oczek i chodzą, krążą dalej, bo to tak naprawdę ten piasek, bądź ten materiał rumorz wywalany z rury, gdzieś tam zaczyna się rozlewać po plaży. I można łowić bezpośrednio pod samą rurą, tak. A można krążyć naokoło tego rozlewiska i wyszukiwać miejsca, gdzie ten nurt wody niesie po prostu bursztyn. Ale tak? Widziałem też, że ludzie w morzu po prostu, korzystając z tych zjawisk, które znamy, zakładają, że część tego bursztynu tym łowiącym ucieka, prawda? Myślę, że duża część. Chyba bardzo duża część. Że w tych miejscach, jeżeli są odpowiednie warunki, ten bursztyn się pojawia z tego refulera niejako na plaży, w tych miejscach, tak. Niedaleko tego miejsca, gdzie Sam podjąłem bardzo piękną pięciodekówkę, dwa zejścia dalej od refulera w Ustce, w momencie, kiedy tam wszyscy stali pod rurą i łowili. A ja akurat byłem zainteresowany chodzeniem naokoło, patrzeniem, czy gdzieś czasem czegoś nie podaje. I też można w ten sposób znaleźć bardzo ładne bursztyny, wcale nie stojąc bezpośrednio pod rurą, bądź w samej okolicy. Tam po prostu prądy morskie, to co zostanie zagubione, bądź nie wyłowione przez tych spod rury poławiających, wyrzucają, tak, w okolicy. Charakterystyczne jest dla tych bursztynów z refulera to, że duże bursztyny są najczęściej potłuczone. Tak, Są mocno uszkodzone, bo zależy od konstrukcji tych urządzeń, turbin. W tej rurze od odkurzacza jest turbina, która zasysa. Zasysa, prawda? I uderzenia tychże śmigieł, które tam są, prawda? Czy łopat, lepiej tak powiedzieć. No uderzają w bursztyny, bursztyn jest na tyle kruchy, że bursztyn potrafi pękać, rozbijać się i tak dalej. Charakterystyczne jest to, że te bursztyny z refulera są bardzo mocno te. Jeszcze jest bardzo ciekawa rzecz o refulerze, która wspomnieć, że w Polsce to łowienie bursztynu z refulera jest przy okazji jakichś robót. Natomiast w części rosyjskiej, w obwodzie kaliningradzkim, o tak powiedzmy, to chyba będzie najlepsze, istnieje tak zwana kopalnia plażowa, która korzysta z refulerów do wydobycia bursztynu. Tylko i wyłącznie w tym celu. Te inne materiały ich nie interesują, tylko wydobycie bursztynu. Nie są to jakieś ekstra specjalne refulery do bursztynu, to są normalne refulery, które używa się. I często wspaniały rosyjski bursztyn, sambijski. Kopalnia plażowa, żeby wysortować to, co nie zostało potłuczone przez refuler, niejako w dzisiejszych czasach robi dwa sorty. Ten, który został uszkodzony przez refuler i ten nie. Pomimo tych wszystkich hit, przebierania i tak dalej, wyraźnie na rynkach światowych pojawiają się z rosyjskiej kopalni, prawda? Bursztyny niejako w dwóch sortach, prawda? Te stuknięte przez śmigło i te niestuknięte.
Bo też co warto chyba tutaj powiedzieć, to że na części z tych refulerów przynajmniej są założone sita, które te większe bursztyny wychwytują. Tak. Czasami widziałem roboty pogłębieniowe bez użycia refulera w portach i też używano sita i używano wody i na przykład w jednym z portów na Mierzei Wiślanej, budując niewielki port, używano koparki do głębienia portu, prawda, która stała na takim pircie nasypanym na kesonach, prawda, i grunt wybierała i urobiony materiał rzucała na barkę, gdzieś ten materiał wywożono, ale zanim na barkę rozkładano takie, jak dawniej do siania żwiru, sito i ten materiał wrzucano ileś tych łyżek tej koparki na to i polewano to z węża wodą po prostu, prawda? No i tam podchodził tego facet, wybierał te rzeczy tego. No barka z otwieranym dnem, prawda, gdzieś tam płynęła, prawda, wysypywała to tego. Bardzo podobna konstrukcja w tym roku pogłębiała słupie w Ustce, z tym, że była to barka, która miała na sobie koparkę od razu, w sensie ramię. Wbudowane i po prostu wyciągała materiał na rzeki i pogłębiała. To jest inny sposób, prawda? O ile pod tą rurę istnieje bardzo często możliwość dostania się po prostu, tak, jeżeli taka koparka pracuje z tą barką, tam już człowiek z zewnątrz, spoza budowy, że tak powiem, nie ma szans jakichkolwiek, prawda, uczestniczenia w tych pracach. Tak, natomiast ja mam takie wrażenie, że w momencie, w którym jest wzruszane dno, to część tego materiału, tak czy siak, ma szansę uciec. A to jest zupełnie inna sprawa. Czy koparką, czy refulerem. Tak. Więc jeżeli gdzieś takie prace pogłębieniowe się odbywają, to jest też również większa szansa na to, że gdzieś bursztyn się pojawi, tak, w okolicy. Od osób nurkujących wiem, że bardzo chętnie szukają takich miejsc, gdzie pracował refuler, czy taka pogłębiarka. Szukają takich jak gdyby skarb, gdzie w przekroju jest wasza margla bursztynowego. I oni z tej skarpy jak gdyby wyciągają bursztyny, które siedzą tam jak rodzynki po prostu w tym. I faktycznie ten bursztyn, który ucieka w morze przy wydobyciu pracy refulerem, mówi się, że on w większości ucieka nie z tej rury, który już został zaciągnięty, prawda? Tylko ten z tych osuwisk, prawda, które z tych oberwanych skarb i tak dalej. Wzruszony wzdłuż. Dość, że istnieje opinia, że około 70% bursztynu przy pracach refulacyjnych ucieka w morze. Ucieka bokiem. Ucieka bokiem, prawda? Przed odkurzaczem. Tak, przed odkurzaczem po prostu ucieka. Czy to jest prawdziwe, czy nie? Nie wiem, po prostu opinie tych ludzi są takie, prawda? Zresztą jeszcze raz, widać było w latach 70. po tym wydobyciu, w czasie budowy portu północnego, ten bursztyn przede wszystkim był wyrzucany tutaj na Mierzei Wiślanej w ogromnych ilościach przez morze. Nawet latem było go bardzo dużo. Całe zwały patyków i tego to wszystko działo się latem. Wielkość tych bursztynów kompletnie nie mających śladów, że refuler je uderzył, prawda? Po prostu odgrzebane i które uciekły bokiem, nie zostały wciągnięte jak gdyby w tą rurę pogłębiarki refulera. Było tego tak dużo, że myśmy gdzieś tam kiedyś wspominali, że tu ludzie w latach 70. przyjeżdżający na wakacje wyjeżdżali z wakacji z pełnymi walizami grubego bursztynu. To nie jest przesada, tak było. No tak, bogate złoże tam przy tej obrotnicy zostało, że tak powiem, naruszone. Mm-hmm. No tak to wygląda. Czy opłaca się za takimi refulerami jeździć? Powiem tak, w Ustce trafiło mi się kilkakrotnie być zimą, w czasie, kiedy tamten refuler pracował. I zdarzało się, że faktycznie jakiś bursztyn się pojawiał, ale to zależy, który fragment tego toru wodnego był pogłębiony. I zdarzało się, że nie pojawiał się żaden bursztyn i to ileś tam dni pod rząd, tak? Więc to wiem tak samo, że w Łebie były momenty, kiedy trafiono na złoże i ogromne ilości bursztynu podczas jednego, że tak powiem, uruchomienia tej rury leciały z tego refulera, a zdarzały się całe tygodnie, kiedy nie leciało nic, tak? I można tam było stać pod tą rurą w momencie, kiedy to urządzenie pracowało i nie złowić ani jednego bursztynu, tak? Więc to jest wszystko loteria tak naprawdę. Ja pamiętam już z lat 70., prawda, jak budowano port północny, ci faceci, którzy łowili ten bursztyn przy rurze, jak ten refuler pracował, to oni stali, nawet nie podchodzili do tej rury specjalnie, tylko takim jakby pogotowiu z tymi swoimi kaszorami.
O tych kaszorach też powiem, jakie one konstrukcje mają, te kaszory. Tu bardzo różne. Bardzo różne, prawda? Pamiętam na tej pogłębiarce, na tej maszynie, facet wychodził z kabiny, prawda? I machał ręką. Prawda? Jakieś tam kółka. I oni wtedy biegiem lecieli do tej rury. Po prostu jak bursztyn przechodził przez tą rurę, jako jedyny twardy materiał, bardziej twardy i tak dalej, czy te patyki i tak dalej, jak on zarył gdzieś tą warstwę, tą rurą, to on pierwszy, bo to bardzo długa ta rura była, prawda, słyszał to, widział, prawda, a przede wszystkim słyszał ten łomot w tej rurze, grzechot. I oni wtedy ruszali biegiem, prawda, do tej rury, prawda, i tam było ten, który jak najbliżej w tamtych czasach się dopchał do tej rury, miał najlepsze efekty, prawda. No to tak się odbywało. Ja gdzieś u jakiegoś przedsiębiorcy kiedyś, który jakąś tam firmę miał, a w latach 70. pracował przy budowie portu północnego, u siebie w gabinecie miał z tamtych czasów kolekcję bursztynów, prawda, oprawione w ramki, tak jak obrazy. Bursztyny przepiękne, wielkie, prawda, takie kilogramowe, półkilogramowe i tak dalej, i tych bursztynów cała masa, prawda, oprawionych. Wystrój gabinetu, prawda. Nie wiem, czy to jest do dzisiaj, ta firma chyba dzisiaj nie istnieje, nawet nie wiem, czy ten facet żyje, prawda. W każdym razie widziałem to, prawda, ten i wyobrażenie. Jeszcze jedno, tam gdzieś w kręgu moich bez mała rodzinnych, prawda, tak powiedzmy, byli bardzo młodzi przedsiębiorcy, którzy byli ajentami tak zwanego rożna. Co to za twór był, prawda? To było piwo i kiełbasa. Ich klientami byli ci, którzy przy tym refulerze na stogach pracowali. I oni zapłatę przyjmowali nie w złotówkach ówczesnych, tylko w bursztynie, prawda? Jeden z tych chłopaków, który gdzieś tam wyjechał potem za granicę, jakiś sklep jubilerski miał i tak dalej, i tak dalej, dorobił się majątku na tym, prawda? Ja widziałem te bursztyny u nich. Ja nie żartuję, takie bursztyny po 500-600 gram, prawda? Były. Ja wtedy nie znałem się na tyle, żeby przyjrzeć się, czy on jest potłuczony, czy nie. To było imponujące, te rozmiary tych bursztynów. I tyle. Czy wolno? Właśnie tu jest kolejne pytanie od pana Patryka. Czy grozi za to mandat, za łowienie pod refulerem? Teoretycznie nie. Powiedzmy inaczej. Tak długo, jak coś nie jest zabronione, to jest dozwolone. Jest dozwolone. Natomiast są miejsca, gdzie... Gdzie wbija się tablica przy takim refulerze. Wstęp surowo wzbroniony. Dokładnie. Teren budowy. Teren budowy, wstęp surowo wzbroniony. Ja widziałem tablicę prasy refulacyjne. Wstęp surowo wzbroniony, prawda? Bo jednakowoż może być to lekko niebezpieczne, te tablice są ruchome. Słyszałem o sytuacji, kiedy komuś nasypało do kaszora, z refulera zaczął iść żwir i on z tym kaszorem mało się nie utopił, tak? Bo nie chciał go puścić do końca, więc... Może być to niebezpieczne i z tego powodu, żeby nie mieć kłopotów na tym terenie potem z jakąś policją czy z czymś takim, no, czasami nie jest dozwolone. Czasami widziałem w Łebie, prawda, ileś lat temu, też przy refulerze w Łebie stojącą już wtedy straż graniczną, prawda, pilnującą tego całego ruchu przy tej rurze i konflikt, który spowodował urząd. Ktoś wpadł w jakimś tam urzędzie, nie wchodźmy w to, jaki urząd i tak dalej, prawda. Wymyślił, że wyda licencję na to łowienie przy tej rurze, prawda. No i tam dochodziło do istotnych wojen między tymi ludźmi, którzy mieli licencję, nie mieli licencję. Kto może, kto nie może, w związku z... No i w to, chcąc, nie chcąc, w te wszystkie ich konflikty, prawda, ten licencjonowany, ten nie, wchodziła ta bidna straż graniczna, prawda, która w tej sytuacji była chyba najbardziej pokrzywdzona, bo musiała rozstrzygać te konflikty. Zniesienie tych licencji, prawda. Ale nie wszędzie, bo te licencje gdzieś funkcjonują, bo urzędy pracy znowuż wymyśliły, że tym, co łowią bursztyn, tak właśnie na wybrzeżu środkowym i zachodnim, dla turystów, wchodzi do morza, wyciąga kaszor patyków, żeby dostać jakąś dotację unijną na ten start tego przedsiębiorstwa, na zakup wodorów kaszora bugwiczego tam z urzędu pracy. Urząd pracy wymagał, że musi mieć pozwolenie na to, prawda, że jakoś, że on to robi, prawda. No i gdzieś ktoś w jakimś urzędzie morskim wydawał mi te licencje, które są kompletnie absurdalne dzisiaj, niepotrzebne, prawda.
Ale to też powodowało, że ci ludzie... Oczywiście, ci ludzie tam dochodzili, ten, który miał licencję, ganiał tego, który nie miał licencji, prawda? I tak samo z tymi refulerami. Jeżeli jest to teren budowy. Jak chociażby na przekopie. Na przekopie, prawda? Jest wstęp zbroniony, to jest wstęp zbroniony. Inna sprawa, nie nasza, w jaki sposób to jest egzekwowane. Ale to jest zupełnie inna to sprawa. To jest zupełnie inna sprawa, prawda? Wstęp jest zbroniony i tyle. Między tablicami, o tak powiedzmy, są ogrodzenia. Czy te ogrodzenia są przestrzegane? Ja słyszałem o sprzedawaniu biletów na wejście za tę tablicę, teren zbroniony. Oczywiście sprzedawali ci bileci przypadkowym ludziom, przypadkowi ludzie po prostu. Ale kolumnę Zygmunta też ktoś nie sprzedał, prawda? Więc... Bilet za wejście za tablicę. Wszystko się może zdarzyć. Kosztuje 100 zł, proszę Państwa, prawda? Wszystko się może zdarzyć. Kto egzekwuje te bilety? Na pewno nie pracownicy tam z budowy, prawda? Nie wnikajmy. Nie wnikajmy. To jest nasza sprawa. Jest nasza sprawa. Czasami jest dozwolone łowienie przy refulerze, bądź inaczej. Czasami przez to, że nie jest zabronione, można spokojnie podejść do tej rury i łowić. Czasami jest zabronione i nie można. Więc bywa tak i tak. To na miejscu, w konkretnym jednostkowym przypadku się trzeba zorientować. Za każdym razem. I tyle. Nie? I tyle. No i co, właściwie wydaje mi się, że w ten sposób wyczerpaliśmy temat refulerów i jak się przy tym, jak się poruszać. Tak? Przy tych refulerach. Generalnie jest to fajna zabawa, prawda? Dokładnie. Jest to coś odmiennego, bo mówię, nieuzależnionego w żaden sposób od warunków pogodowych, nie trzeba na żadne sztormy czekać. A czasami można trafić jakieś naprawdę ładne. Bardzo bursztyny. Ładne bursztyny. Bardzo ładne bursztyny. Nie zawsze potłuczone, nie zawsze przy samej rurze, tylko czasami nawet w odległości ładnych paru kilometrów, paru dziennastu, paru dziesięciu, bo przy jeziorze Wicie, jak chodził refuler, to i w Ustce tym bursztynem potrafiło sypać, tak prawdy morskie to potrafią nosić. Więc warto się tym interesować, jeżeli ktoś jest faktycznie fanatykiem połowów i nie chce mu się czekać na sztormy, no to wtedy warto się tym refulerem zainteresować, tak? Gdzie, co, jak, czy można, tak, czy nie można. Moja osobista opinia na temat ten bursztyn, który widzę, gdzie zjawia się na Mierzei, tak brzydkiego bursztynu, odkąd zaczęły się te refulaty przy przekopie, tak brzydkiego bursztynu na Mierzei nie było chyba nigdy. No ale to też jest kwestia tego, jakie złoże zostało naruszone. Potłuczonego, zniszczonego, małego, brzydkiego. On występuje ciągle w jakiejś masie, przy każdej pogodzie, to co mówimy, jak nie tu, to tu. Ten wysypu jakiegoś wielkiego w tym roku nie było. I ciągle się gdzieś miesza ten bursztyn przychodzący z morza, prawda, z bursztynem z tego refulera. I generalnie bursztyn jest brzydki. Kiepskiej jakości. Potłuczony. Ja mam strasznie skrzywioną gębę na to, prawdę mówiąc, mi się to bardzo nie podoba. Ale tak czy siak, czasami warto za tym refulerem podążać, tak. Czasami nie warto, bywa różnie. Jak ktoś ma szczęście, to trafi ładne bursztyny, jak ktoś ma nieszczęście, no tak, to nie trafi bursztyny. No wiadomo, czy to z refulera, jakie ładne bursztyny, to też nigdy nie wiadomo. No, właśnie. Ale właśnie ten refuler, jakby to, że ten refuler gdzieś pracował i jeżeli faktycznie naruszył złoże, to z tego złoża mogą się dalej odrywać ładne bursztyny, jeżeli tam są. Tak? Więc to tylko też ja powiedziałam, że je niesie kilkadziesiąt kilometrów dalej, prawda? No, tak jak powiedziałem, z Wicia do Ustki, tak, chociażby. A ja mówię z Nowego Światu, tam jest przekop. Na rosyjską stronę. Na rosyjską stronę, dokładnie. Więc to też potrafi wynosić te bursztyny, ale też jak gdzieś pracuje refuler, to te bursztyny potrafią się w większej ilości pojawić niż normalnie. I niekoniecznie trzeba czekać na warunki pogodowe. Tylko bez tych warunków czasami też się ten bursztyn na wybrzeżu zdarzy. Tak? No i co? Właściwie wydaje mi się, że temat refulacji wyczerpaliśmy. Tym oto akcentem proponuję zakończyć ten odcinek. I zapraszamy do następnych. Trzymajcie się. Do widzenia. Do zobaczenia.